4 lata temu mieszkańcy Chrośnicy z sukcesem pobili rekord Guinnessa na największego łapacza snów. To wydarzenie było impulsem do kontynuowania Osnowy Fest. Tegoroczna edycja Festiwalu Sztuki odbyła się pod hasłem Żywioły. We festiwalu uczestniczą artyści z całej Polski. Są to kapele, są to zespoły, są to artyści, rzeźbiarze, ale również i edukatorzy, ale nie tylko, również oczywiście z naszego regionu. Jest ponad 30 artystów, osób aktywnie uczestniczących i prowadzących ten festiwal. Są to nasi przyjaciele, ale też goście zaproszeni. Zanim rozpoczęły się warsztaty, prelekcje, a na scenie pojawili się artyści, uczestnicy Osnowy wzięli udział w happeningu, malowania sztandarów i przedstawienia własnej wizji żywiołów. Ja właściwie się tak naprawdę wzięła stąd, że bardzo lubię przygotowaną drzewie przez Hasiora procesję sztandarów, która odbyła się w Bieszczadach. No i coś takiego właśnie dzisiaj zrobiliśmy, zapraszając całą masę ludzi do malowania obrazów na sztandarach. I tak jak wspomniałem, zakończyło się to korowodem. Jedno jest pewne, Osnowa jest doskonałym miejscem, gdzie każdy może wyrazić siebie w nieskrępowany sposób. Myślę, że jest to świetny pomysł na łączenie tego, co jest Osnową i tego, co jest Wątkiem. I możemy faktycznie mieć takie wrażenie, kto jest Wątkiem, a kto jest Osnową, ale razem robimy coś wspaniałego, co jest wspólnym przeżyciem. Tutaj z mojej miłości do sztuki i do ludzi i bardzo inspirujące jest dla mnie podejmowanie takich aktywności, gdyż udowadnia to, że każdy z nas jest kreatywny i właśnie dzięki temu tworzeniu czemuś wspólnie ludzie z różnych przestrzeni, o różnym wieku, różnych zainteresowaniach udowadniają, że jest coś, co nas łączy i możemy stworzyć razem coś naprawdę pięknego. Jaką to daje wszystkim radość. Jaki będzie motyw przewodni przyszłorocznej Osnowy? Na razie informacje organizatorzy trzymają w tajemnicy, ale biorąc pod uwagę ich kreatywność, na pewno miło nas zaskoczą.